Państwu. Serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych. To nasze kolejne spotkanie z poezją mówioną i śpiewaną. I jak co roku jesienią w październiku, to spotkanie poświęcone jest Marianowi Cezaremu Abramowiczowi, aby upamiętnić jego talent, jego twórczość, jego osobowość. Marian Cezary Abramowicz był zafascynowany światem. Jego utwory mówią nie tylko o Bogu, ale także o radościach, o smutkach, o pięknie przyrody, o miłości do ludzi. Już za chwilę usłyszą Państwo montaż słowno-muzyczny. Ziemia otula Twój dom ostatni, ziemia zabiera ciało na wieki. Twa dusza widzi tych, co odeszli. Twa dusza z bliska poznaje Boga. Ciało Twoje będzie złością, będzie ziemią po czasie. Twój cień będzie złością, Twój cień będzie ziemią na zawsze. Że słońce nosi przez las i przez deszcz, że komplementy prawie sosną, że z ptaków Rzeczpospolitą będąc na ty, pracowicie się wspina, by objąć za szyję chropawy dom. Najpiękniejszy pałac, najpiękniejsze wnętrze, bez miłości to zimne mury, człowiek dużo więziennych murów postawił, tak mało domów, tak mało ciepła. Miłość dwóch serc to dawanie, miłość dwóch serc to piękno, szarością czasami jesień przeciera minus i chryzantemy w ogrodzie nie pienią się biało. Grobów i fraków im brak, pokraczne sosny wśród pól szepcą wichrom przybłędą. Jesteś w połowie życia na ziemi, orzeźbiona twarz. Spracowane ręce przeżyłeś duże i małe, przyjemne i przykre sprawy. W rodzinie masz swoje miejsce, wieczorem siadasz zmęczony. Los człowieka jest zagadką, a w twoim plecaku jeszcze dużo. Zmieścić musisz gorszych, smutniejszych, przykrych spraw, zanim poznasz granice. Wykute, ulepione, napisane.
nas. Dłonie nasze ktoś tak mocno poschleja. Wtedy za żadne skarby świata byś ich nie rozerwał. To nasze serca kazały iść nocą. To nasze serca kazały razem.